Jak odkryć, jaka to umiejętność? Wystarczy postawić sobie magiczne pytanie. To pytanie potrafi czasem odmienić życie, podwoić twoje dochody i odwrócić los. To jedna z lepszych rzeczy, jakich się w życiu nauczyłem. Jaka jedna umiejętność pomoże mi w życiu najbardziej, jeśli opanuję ją doskonale? Jaka umiejętność pomoże mi zrealizować główny cel? Jaka umiejętność podwoić dochody, osiągnąć niezależność finansową? Jaka jedna umiejętność pomogłaby mi najbardziej? Kiedy zadasz sobie to pytanie, odpowiedź natychmiast przyjdzie ci do głowy. Prawie zawsze okazuje się, że jest to coś, czego nie lubisz. Szukanie potencjalnych zainteresowanych, zamykanie sprzedaży, telefonowanie itp. Coś, czego nie lubisz robić. Dlaczego ta umiejętność wywołuje stres? Po prostu nie opanowaliśmy jej dobrze. Na razie. Jeszcze nie. Ale na szczęście można się jej nauczyć. Przypominam dwie zasady, o których już mówiłem. Zasada numer jeden: każdej umiejętności da się nauczyć. Można zdobyć wszystkie kompetencje związane z biznesem, sprzedażą, finansami. Ci, którzy je posiadają, musieli się ich nauczyć. Kiedyś też było im niewygodnie, czuli się głupio, byli spięci, a dzisiaj są mistrzami. Każdej umiejętności można się nauczyć. Ale na czym polega tragedia? Wyobraź sobie, że mógłbyś zarabiać 2, 3, 5 razy tyle, co teraz i dzieli cię od tego brak tylko jednej umiejętności. Wyobraź sobie, że w takiej sytuacji jest wiele osób. Całe życie martwią się o pieniądze, a tylko jeden krok dzieli ich od szczytu. Jednak z powodu lenistwa lub strachu, bo wyuczona bezradność, nie potrafię tego, albo strefa komfortu, a nie jest tak źle, nigdy nie posiądą tej jednej umiejętności, która wyniosłaby ich na szczyt. Kiedy zaczynasz wygrywać, osiągać rezultaty dzięki nowym umiejętnościom, widzisz, że różnica w życiu jest fantastyczna. Nawet jeśli poświęcisz na to tydzień, miesiąc, rok, warto. Korzyść jest tak duża, że natychmiast zapominasz o włożonym wysiłku, więc nie pozwól, aby powstrzymał cię brak jednej umiejętności. Przypominam, pierwsza reguła brzmi: każdej umiejętności potrzebnej do odniesienia sukcesu można się nauczyć. Druga reguła głosi, że prawdopodobnie tylko jedna umiejętność dzieli cię od szybkiego podwojenia twoich dochodów. Co więcej, wiesz, o jaką umiejętność chodzi. Nie pozwól, by jej brak cię powstrzymywał i nie zasłaniaj się wyuczoną bezradnością. Jeśli nadal wątpisz, że możesz się tego nauczyć, powtarzaj: mogę to zrobić. Teraz krok piąty. Określ, czyjej pomocy i współpracy potrzebujesz, byś mógł zrealizować swój cel. Jeśli chcesz osiągać duże cele, potrzebujesz wsparcia rodziny, szefa, klientów, bankierów i swoich przyjaciół. Potrzebna ci pomoc wielu ludzi. Zidentyfikuj ich, a następnie zapytaj siebie samego, co oni będą